Witaj, nazywam się Ela Krokosz i dziś znów będziemy mówić o tym, jak żyć prawdziwie i odważnie. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o Tobie, a mówiąc dokładnie o tym, w co wierzysz, bo to, w co wierzysz, ma ogromny wpływ na to, kim jesteś. Będziemy mówić o Twoich poglądach, ale nie o ogólnych poglądach na świat, tylko o pewnych poglądach, które niejednokrotnie blokują, mogą Ciebie blokować przed osiąganiem tego, na czym Ci zależy. Co mam na myśli poglądy? Są pewne poglądy, które się też nazywa przekonaniami. To jest coś, co uważasz, że jest tak oczywiste, że według tego też działasz. Podam Ci przykład. Możesz wierzyć, że należy szanować ludzi. I w związku z tym za każdym razem, jak rozmawiasz z kimś, to naprawdę skupiasz na nim uwagę. Możesz też wierzyć, że dzięki ciężkiej pracy możesz wiele w życiu osiągnąć. I dlatego też dużo wysiłku wkładasz w to, żeby coś osiągnąć. Możesz też wierzyć w to, że życie jest od tego, żeby też się bawić. W związku z tym możesz też dbać o to, żeby mieć wiele przyjemności w swoim życiu. I to są fenomenalne przykłady takich przekonań, które jak najbardziej mogą Cię wspierać. Najgorsze jest to, że mamy przekonania, które niestety nam nie pomagają. I dziś chciałabym Ci powiedzieć o trzech przekonaniach, na które chciałabym, żebyś zaczął zwracać uwagę, czy czasami to nie są Twoje przekonania. I chciałabym Ci też od razu podać, co w związku z tym zrobić. Przekonanie numer jeden. Możesz absolutnie być przekonany, że wsparcie, miłość, akceptacja ze strony najbliskich, kolegów, rodziny, ukochanych jest bardzo ważnym elementem Twojego życia. Po czym poznasz, czy w to wierzysz? No po pierwsze, między innymi po tym, że bardzo Ci zależy na tym, żeby była dobra atmosfera, żeby nie było konfliktów, żeby każdy się dobrze czuł. Ale też poznasz po tym, że często robisz rzeczy, na które nie do końca masz ochotę. Może nawet w pracy bierzesz za dużo na swoje barki. Co więcej, może tak troszkę się obawiasz też krytyki ze strony innych osób. Dlaczego jest to przekonanie, które Cię blokuje? Dlatego, że powiem Ci szczerze, jeżeli chcesz pójść naprawdę swoją drogą, to bardzo często tak naprawdę tego wsparcia nie dostaniesz, a przynajmniej na początkowym etapie. Powiem Ci z doświadczenia, że nawet Twoi najbliżsi mogą właśnie do Ciebie mówić: Ela, daj sobie z tym spokój. I oni to mówią ze swojej własnej wiary w to, w co oni wierzą. I teraz jeżeli Ty wierzysz, że ich wsparcie jest dla Ciebie bardzo ważne, to możesz zapomnieć o sobie. Ja nie mówię, że oni nie są ważni w swoim życiu, ale na pierwszym miejscu jesteś Ty. Dlatego też moja wskazówka: uwierz przede wszystkim, że Ty znasz siebie najlepiej. Że Ty wiesz, czego chcesz. Za moment jestem przekonana, że Twoi bliscy też się o tym przekonają, że idziesz dobrą drogą. Ale na początku to Ty zdobądź zaufanie do siebie. Nikt nie zna siebie lepiej niż Ty. Także pamiętaj. Przekonanie blokujące numer dwa. Chcesz wszystko robić idealnie. Uważasz, że jeżeli już się za coś zabierasz, to ma to być robione perfekcyjnie. No i też można się zastanowić, dlaczego to ma być blokujące przekonanie. Przecież to jest fenomenalne tak się do wszystkiego dobrze przykładać. I oczywiście. Tylko wiesz, dlaczego ono Cię może blokować? Dlatego, że zarzucasz różne rzeczy, bo jeszcze nie wiesz wszystkiego. Jeszcze nie umiesz tego tak dobrze zrobić i dlatego nie podejmujesz się jakiegoś działania. Czekasz, aż będziesz w pełni gotowy i wtedy ruszysz. A wiesz co? Wszystkie rzeczy zaczynają się od tego, że są nieperfekcyjne. I największe sukcesy odnoszą ci, którzy z góry zakładają, że będzie porażka. Którzy z góry zakładają, że się pomylą, potkną, że nie wyjdzie za pierwszym razem. Dlatego też moja rada dla ciebie jest taka. Jeżeli jest coś, o czym marzysz, ale myślisz, chyba jeszcze nie jestem gotowy, to właśnie to masz zrobić, ok? Właśnie to masz zrobić, przynajmniej pierwszy krok. Bo nie musisz być perfekcyjny, ty tam dojdziesz. Ale jak nie zaczniesz, to nigdy nie dojdziesz. Przekonanie numer trzy. Przekonanie, które może blokować. Przeszłość determinuje teraźniejszość. Znam tyle osób, które przetestowały różne rozwiązania w przeszłości, mówią: nie, to jednak nie wyjdzie. Próbowałem tyle razy. Tyle razy już podejmowałem się takich działań. Po prostu widać od razu, że ja nie jestem do tego stworzony. Teraz pomyśl sobie. Widziałeś kiedyś, jak się dzieci uczą chodzić?
Gdyby dzieci żyły z takim przekonaniem, że przeszłość determinuje teraźniejszość, to przecież by do dnia dzisiejszego nie chodziły. Ile razy upadły na pupę, zanim zaczęły chodzić? I one się tym nie przejmowały, że im nie wychodzi. Po prostu to było doświadczenie, z którego korzystały, żeby dalej osiągać swoje cele. Dlatego moja wskazówka dla Ciebie jest taka. Jeżeli jest coś, co Ci ciągle nie wychodzi, to spisz wszystkie sposoby, które dotychczas już próbowałeś. Wszystko, co dotychczas robiłeś, żeby to osiągnąć. Bo to jest dla Ciebie fenomenalna wskazówka, czego już nie robić. I teraz powiedz sobie, ok, mam 30 sposobów na to, jak tego nie robić, ale nie poddawaj się, żeby wymyślić 31 sposób. Także 3 blokujące przekonania, zastanów się, czy one czasami nie są obecne w Twoim życiu. Zaczynając od końca, uważasz, że przeszłość determinuje przyszłość bądź teraźniejszość? Przekonanie numer 2. Chcesz być we wszystkim super, zanim zaczniesz? I przekonanie numer 1. Uważasz, że wsparcie wszystkich naokoło, a szczególnie najbliższych, jest strasznie ważne. Jeżeli uważasz, że ten film może Ci pomóc w osiągnięciu Twoich celów, bardzo się cieszę. Zostaw pod tym filmem Twój komentarz, co Tobie tak naprawdę przeszkadza w tym, żeby osiągnąć to, na czym Tobie zależy. Jeżeli uważasz, że komuś ten film też mógłby pomóc, będzie mi bardzo miło, jak się nim podzielisz z kimś innym. A jeżeli chcesz więcej dodatkowych materiałów, to zapisz się na mój newsletter na mojej stronie www.elakrokosz.pl, bo tam przesyłam Ci dodatkowe materiały. Po co? Po to, żebyś żył prawdziwie i odważnie, bo masz tylko jedno życie, a jego szefem jesteś Ty.